Po każdym golu strzał robi się zakazany. Piłka nożna się zmienia. U piłkarzy przekraczane są granice fizyczności, umiejętności, wdrażane są nowe rozwiązania techniczne, innowacyjne, ale też na przestrzeni lat mogliśmy zauważyć również wprowadzenie zakazów. O wielu z nich powiedzieliśmy już na kanale, sprawdzając zakazane rzeczy, wykonując zakazane triki, czy też odtwarzając zakazane cieszynki. Dzisiaj będziemy rywalizować, chcąc zdobyć gola właśnie za pomocą zakazanej techniki, czy to strzał, czy to zagranie. Ważne, że jest to coś zakazanego. I po prostu nie jest już to wykorzystywane w meczach. Ja, Marszwan Jeremi, na bramce Piotrek. Ja już się tak spociłem, to słońce No przepraszam, ale stoi tak jak do was tyłem. I uwaga, moja siostra. Witamy ją po dłuższej przerwie. Daria przypadkowo znalazła się na tych nagrywkach. Nie chcę cię śmiać. Daria, jesteśmy na YouTubie, musisz się śmiać na siłę nawet. No i będzie ciekawie. Ej! Jak w ogóle się złożyła? Oglądaj więc do końca, a w komentarzu napisz zakaz. Tak po prostu, zakaz. Ja będę przyczepiał serduszka. Dzisiaj każda runda ma w sobie zakaz. Czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. Łamać przepisy. Dobrze, powiedział to kucharz. Ta, Marszwan pracował w gastro, a mówi o łamaniu przepisów. Ech. Pierwsza runda, w której sam wezmę udział, bo inni nie mieli takiej koszulki. Koszulka bez rękawków. Chyba nikt z was nie widział jeszcze meczu, w którym piłkarze graliby w takich koszulkach. Dlaczego jest zakazana? Chodzi o reprezentację Kamerunu, która właśnie wystąpiła w takich koszulkach, w sensie nie takich z krotoszynem, tylko kameruńskich, nie? Mistrzostwa świata w 2002 roku i tak wyglądały stroje reprezentacji Kamerunu. Mimo protestów FIFA piłkarze ci nie zamierzali ich zmieniać, bo wtedy to jeszcze nie było zakazane. Zagrali więc tak w całym turnieju. Dopiero po mundialu FIFA zabroniła takich koszulek. Od tamtej pory muszą być więc krótkie rękawki. No właśnie, w FIFA może chodziło o ewentualną, potencjalną nawierzchnię do reklamy. Tu można wrzucić logo, tak. Można wrzucić reklamę. Liczbę FIFA... pucharów. Albo po prostu o to, żeby się takimi strojami nie wyróżniać. No i przez to, że tylko ja taką koszulkę miałem, to ja otwieram rundę. Ale muszę strzelić gola, żebyście wystąpili w tym odcinku. To po co my tu przychodziliśmy? No i kurde, jak trafiłem po pierwszym uderzeniu i runda byłaby załatwiona, to ja jeszcze chciałem oddać kilka strzałów. Tak więc drugi nietrafiony. Potem super zrabony. Nie wiem, no nie wiem co mam powiedzieć. Zawód, wiecie, rozczarowanie. Potem super interwencja Piotrka. Wiecie, chciałem sprawdzić z jakim bramkarzem mamy do czynienia. I na końcu, mimo że mnie wyczuł, to strzeliłem tę jedenastkę. I mamy to. Ale to wyczuł. Pierwsza runda to bardziej pokazówka. Runda druga, zakaz zielonych koszulek. Chodzi o zakazane, wycofane stroje Juventusu, które no właśnie, w jednym z odcinków zostały przeze mnie źle zinterpretowane. Nie chodziło bowiem o ryzyko zlewania się strojów z murawą, a o ryzyko pojawienia się na nich reklam. Reklamy, które pojawiają się na bandach, one w każdym kraju są inne. Chodzi o to, żeby koszulki nie były... Green screenem, tak, żeby koszulki... Przynajmniej tak to zostało wyjaśnione w komentarzu przez widza. No jeśli tak jest, to dzięki. Chłopaki zamiast zielonych koszulek dostali taką żółtą, odblaskową. No, bardziej jest żółta w sumie. Ale powiem wam, że nie od dziś wiadomo, że Kamek jest daltonistą. Daria się nawet zaśmiała, więc chyba wie o co chodzi. A Daria założy koszulkę po mnie. Tak wiecie, rodzinnie, po bracie. A założy ją szybko, bo no właśnie, wystarczył mi tylko jeden strzał. Jeremi próbuje tej odblaskowej. Dlaczego strzela lewą nogą? No bo właśnie, mimo że jest prawonożny, no to jest lekko kontuzjowany. Tak, muszę wam tylko dopowiedzieć. Marszwan czeka na kamizelkę od Jeremiego, a tymczasem pierwszy strzał w filmie oddała moja siostra. No był to szok. O kurde! Co jest? Czemu ona tak strzela? Ej, to piłka flies czy to ty? Pamiętajcie, że w odcinku gramy piłkami flies. Jedna jest tutaj na półce. Idealne na treningi, idealne na mecze, bo to są typowo meczówki. Sprawdzajcie, link macie w opisie, a z kodem KAMCIO macie 10% zniżki, więc polecam. I tak strzelali na zmianę. Daria zaskakiwała niektórymi uderzeniami. Teraz pytanie, czy bramkarz też ma kolor zielony na sobie? Bo Marszwan mówi, że to kaki. Bramkarz też ma zieloną koszulkę. To nie jest zielony. No to jest kaki. Jesteś daltonista. To jest chyba. Kaki! To jest odcień zielonego. Kaki to jest owoc. Kaki to dzisiaj nie ma na ciebie. Ej, właśnie. Kaki dzisiaj nie ma. W międzyczasie nadal Jeremi i Daria strzelali. Piotrek popisywał się też genialnymi paradami. Jeju, ale on lata. Dobra, Daria zaskakiwała nadal, a Jeremiego poprosiłem, żeby dał kamizelkę Marszwanowi. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest rozmiar XS. Ojej, strzał! A ty byłeś XL-em i zasłoniłeś, ja nie? I Marszwan zaczął tak. Nie, nie! Im zostawiliśmy dwa ostatnie uderzenia, a Daria zrobiła to. What the shot! What the shot!
Jeremy przegrał tę rundę, przechodzimy do kolejnej. Jak? Donkey Free Kick. 1970 rok. Coventry City mierzy się z Evertonem i Ernie Hunt oddaje taki strzał z rzutu wolnego. Jeden z piłkarzy podbija piłkę, a Ernie Hunt pięknym strzałem umieścił piłkę w siatce. Wow. No i po prostu wznawianie gry z przetrzymywanej piłki zostało zakazane. Kurde, jakby się takie coś wyćwiczyło, to mogłoby to być bardzo widowiskowe. Jesteście? A kolejna runda! Sorry, to twoja kwestia. Nie czytaj scenariusza. No, przepraszam. My tak samo musimy teraz pokonać Piotrka z voleja z piłki podbitej oboma nogami. Najpierw Marszwan wrzucał na lewą nogę Jeremiemu. Współpraca, trzech z nas trafia i przechodzimy do kolejnej rundy. Eee! Jest! Teraz pokazał, odkuł się. No i Jeremiemu teraz wyszło mega szybko, nice. Czas na mnie i to moje pierwsze uderzenie w tej rundzie. Tak robi! Wow, ale się nawet podjarałem. W karnych rzeczywiście zlekceważyłem, a teraz runda po pierwszym strzale wszystko. No to została Daria i został Marszwan. Najpierw kilka prób mojej siostry. Jakie woleje, kurde! To wygląda? Ej! Ej, jak w ogóle się złożyła? Ojej! No! Jej! Ale to, co zrobił Piotrek na bramce, nic dziwnego, że po prostu się zszokowaliśmy, szacun. Jezus! Co to było? Ja jestem zszokowany jej umiejętnościami piłkarskimi po takiej przerwie. Dobra, postanowiłem pomóc przy wystawianiu piłek, Marszwan uderzał i kurde, zadziwiająco często w jedno miejsce. Aż w końcu trafił. No! Czemu głupie, bo co? Bo w 70 udawali radę i teraz dzisiaj nie chce? Wielka pani XXI wieku? To się nawet nazywa... Osioł, donkey flip. Dlatego ja trafiłem od razu za pierwszym strzałem, to jest tak samo, nie? Daria jedynie bez gola, ale i tak pokazała świetne uderzenia. Zobaczcie, dwie dziesiątki, nie? Dareczka i Messi. I dwie dziesiątki pod względem charakteru, wyglądu, umiejętności. Ale wiesz czego nie wymieniłeś? Skromności. Skromności. Kolejna runda i tutaj musieliśmy to przegadać bez Piotrka. Nie możesz słuchać teraz. Nie mogę? No, musieliśmy iść na bramkę. Albowiem chodziło o strzały z karnego z zatrzymywaniem się podczas podbiegu do piłki. Tak nie można strzelać. I nie wiem czy wiecie, ale to głównie przez Neymara, który w 2009 roku jeszcze w barwach Santosu strzelił w ten sposób 5 goli z rzędu. No i kurde, dopiero później strzelił skargi do FIFA, no i zabroniono tego. Przez co już nie można tak wykonywać jedenastek. A my w tej rundzie tak musieliśmy. Dobra, zaczynam i... Kurde, nie rzucił się w ogóle. Uderzyłem normalnie. Chociaż nie wiem czy to... No dobra, spokojnie, musiałem patrzeć na niego. No Marszwan zrobił to świetnie. Bardziej o to chodziło. Ja pierdziele, wiedziałem, że do tego dojdzie. Daria też zrobiła, to super. O właśnie, o właśnie. No, ty to robisz dobrze. Nieprawda, ja teraz czekałem, aż cię rzuci. No ale to nie chodzi o to. Musisz się zatrzymać. Czy ja jestem za dobry? No Jeremi tylko, nie? Bo ja trafiłem, ale no mogę jeszcze zrobić do lepszego efektu. No ta, o to chodzi. No dobra, no ale właśnie on czekał do końca. Dobra, trzecia próba git. Jeremi tylko nie trafił. Ma ostatnią próbę. No i dał radę. Z punktu widzenia bramkarza, dobrze chyba, że to jest zakazane, nie? No i Piotrek potwierdza, dla bramkarzy jest to zbyt trudne. Piąta runda, rainbow flick. Bo tak, niestety jest to nie zakazane. Ma. W sensie chodzi o to, że jak ktoś robi rainbow w meczu, to dostaje żółtą kartkę. Przykładem jest Neymar, gdy grał jeszcze w PSG przeciwko Montpellier. Zrobił rainbow i dostał żółtą kartkę. Tak samo ukorany został jego kolega z reprezentacji, Lucas Paqueta, który w meczu Serie A też wykonał rainbow. No ja uważam... Dla mnie to zabija... Oczywiście zabija. Piłkę nożą. My musimy zdobyć gola również wykonując ten trik nad obrońcą bądź bramkarzem. To ja pierwszy strzał spróbuję po prostu przelobować bramkarza. Tak zaproponował Marszwan. Nie była to szczęśliwa decyzja. Ej! On skontuzjował? Ja pierdziele, co za typ. Ech, doszło tam chwilowo do kontuzji. Nie, to tego nie zaliczamy, Marszwan. Na szczęście nic się nie stało i graliśmy dalej, z tym, że już przerzucaliśmy piłkę nad obrońcą. Dobra, Daria, możesz być słupem, po to cię wziąłem na nagrywki. Okej, okay. Lepiej to zrobić lepiej. No i tu jeszcze trzeba trafić, tak? Patrz. No dobra, ale nad nią, nie? Jeremiemu nie zawsze ten trik wychodził. Mi kurde czasem też nie. Marszwan zrobił to jako pierwszy. I poprawne rainbow. Oh yeah. I klasowe wykończenie. My leciliśmy dalej. W pewnym momencie taka moja próba. Oh.
Została więc moja siostra i Jeremi. Daria też próbowała, ale ze stojącej piłki. O! A. Strzeliła źle. Lecz tutaj się nie pomyliła, a nawet wykończyła akcję lewą nogą. Lewą nogą wykończyła! Ta. Jeremi przegrałeś rundę. Jeremi został jako ostatni. No i okej. Zaliczmy mu to rainbow. Bramka też szczęśliwa. O. Szczęśliwie, ale no można zaliczyć. Przed nami runda szósta. Kolejna runda to Kerlon. Ta, pewnie nikt nie wie o kogo chodzi. Chciałbym zobaczyć tylko minę uczestników, bo chyba nie wiedzą co to jest. A był to piłkarz, który wyróżniał się umiejętnościami i skillem. Umiał wrzucać sobie futbolówkę na głowę i z nią biec. Po prostu. Brazylijczyk, który popisywał się niesamowitym dribblingiem. Mecz Atletico Mineiro z Cruzeiro, jego zespół wygrywał, a on postanowił zrobić to. Podbił sobie piłkę i żonglował głową. Otrzymał wtedy łokieć w twarz. Rywal dostał czerwoną kartkę i karę 5 meczów zawieszenia. I po tym wydarzeniu? A nie, to nie moja kwestia. I od tej pory po prostu zostało to zakazane, więc nie możemy przytrzymywać piłki. Tak więc najpierw musiałem im pokazać, jak ma to wyglądać. Przytrzymujemy piłkę na głowie, biegniemy w stronę bramki, odtwarzając dribbling Kerlona i uderzamy. No zobacz, jak broni. A przez to, że to trik z freestyle football, a więc taki bardziej zaawansowany, no to można było sobie położyć tę futbolówkę na głowie. Jak będzie zbieg, to będzie łatwiej. Łatwo się mówi. Ej, no znowu mi zjeżdżalnia wychodzi. No i jako pierwszy trafił Marszwan. Pięknie. Ma to. Jeremi też zrobił to kozacko. Ej! Dołączyła Daria, a ja mimo ogarniętego trzymania piłki na głowie, to jeszcze nie trafiłem. Ale też mi się udało. Czekamy jeszcze za Darią. I udało się... Ej! Dobij! No, jeszcze nie. Ej! Ale teraz. No! Została ostatnia runda. Bo jest zakazane dobijanie karnych bez kontaktu przeciwnika. Chodzi o to, że jeśli futbolówka trafi w słupek lub poprzeczkę i po odbiciu nie dotknie bramkarza bądź innego zawodnika, to nie możemy po prostu jej dobijać. W filmie Zasadami już kiedyś o tym wspominaliśmy. No i to było wyzwanie, aby skończyć ten challenge. Wystarczył gol jednego z nas. Mamy wiele piłek i próbujemy. Póki mamy czas, bo tutaj zaraz piłkarze wchodzą na boisko i grają mecz. Wiadomo, o co chodzi, nie? Poprzeczkę lub słupek musisz trafić i dobić. Dobra, to jest mega trudne, Piotrek, to co teraz robimy. No i to tak trwało i trwało. Albo nie mogliśmy trafić w ogóle w słupek lub poprzeczkę, albo wchodziły przepiękne bramki. Ale ostatecznie... Udało się, strzał w poprzeczkę i dobitka. Zrobione, czyli tak normalnie w meczu nie moglibyśmy zrobić. A jeszcze najlepsze było to, że ty pierwszy raz trzymałeś sobie drugą piłkę w ręce, żeby od razu strzelać kolejną ten. Tak. A ci wyszło, więc gratulacje. No trochę się bałem, że nie trafię tej dobitki. Fajnie, że się nam udało i współpracowaliśmy w ostatniej. Jak zwykle to ja jestem na piedestale. Warto jeszcze... Żartuję, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie oni. Dzięki bardzo za udział w odcinku. Instagramy wszystkie macie w opisie. Subskrybuj kanał, bo filmy są co niedzielę o 11:00, a w komentarzu napisz zakaz. Będę przyczepiał serduszka.